Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moi kochani, dziś materiał kręcę w pomieszczeniu. Niestety na zewnątrz jest tak brzydka pogoda, strasznie jest zimno i od rana pada deszcz. A chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć, tu jak widzicie, o plonarze, ale zanim zacznę, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że odwiedziliście stoisko w Kielcach, za to, że mieliśmy chwilę na to, żeby ze sobą porozmawiać. Ja oczywiście za każdym razem żartowałem sobie, pytając się, czy faktycznie mówiona jest prawda, czy faktycznie to, co mówię, sprawdza się u was na polu. No i dzięki Bogu wszyscy potwierdzaliście, że faktycznie tak jak mówię, tak jak przedstawiałem wam produkty, tak właśnie działają i bardzo się cieszę, że jesteście też między innymi z tego zadowoleni. Kochani, było to naprawdę miłe, jak podchodziliście do stoiska i mówiliście, że oglądacie kanał, także z tego miejsca, kochani, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i no, dokonam wszelkich starań, żeby jakoś urozmaicić Wam to oglądanie mojego kanału. Moi drodzy, okej. Dziś chciałbym poruszyć taki temat, który już wcześniej był robiony, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Na samym początku, jak pamiętacie, przedstawiałem Państwu plonar, nawóz wieloskładnikowy. Natomiast dzisiaj chciałbym troszeczkę tak jeszcze raz, nazwijmy, odświeżyć ten temat, dlatego że wokół plonaru od ostatniego czasu zaczęło dziać się bardzo dużo ciekawych rzeczy i moi drodzy, zauważyłem, że plonar dzięki pierwszemu materiałowi, który robiłem, zyskał na popularności i do tego momentu, czyli powiedzmy do dzisiaj, plonar rzeczywiście zaczął cieszyć się dużą popularnością. Pytacie o niego, zaczynacie go kupować, przepraszam, jak również to stosowanie na polu, które robicie, jak również to, że stosujecie plonar i macie mega efekty, jest to też również budujące. Dlatego, moi kochani, dzisiaj chciałbym słów kilka na temat plonaru powiedzieć, dlatego że jest jeszcze wiele różnych takich mitów, które krążą wokół tego nawozu. No i chciałbym pewne wątpliwości też Państwu rozwiać. Między innymi, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak granulka plonaru pięknie rozpuszcza się w wodzie. Jeśli będziemy mieli szczęście, to zobaczymy, jak uwalnia kwasy humusowe, jakie stróżki robią się z tego kwasu humusowego. Jak również sprawdzimy też, między innymi, jaki plonar ma pH. Bo jest tutaj napisane 9,6, oznacza to, że jest to dosyć wysokie pH, tak? Ale oczywiście zaraz, zaraz to sprawdzę i zaraz Państwu też pokażę, czy faktycznie jest tutaj te 9,6 pH. A więc tak, moi drodzy, na samym początku wezmę kubek, naleję wody i wrzucę do środka granulkę plonaru. Tutaj mam już przygotowane granulki. Mamy tutaj plonar. Są to próbki, które były rozdawane Państwu na targach w Kielcach, też między innymi, więc to jest dokładnie to samo, to co jest tutaj w worku. Także sekundkę i nalewam wody. Ok, wodę już mam. Teraz zrobimy tak. Zrobię tutaj białe tło. Zrobię tutaj białe tło. Włączę drugą kamerę. Czekajcie, postawię tak, żeby było ładnie widać. Czy dobrze byłoby złapać ostrość, nie?
Okej. Podeprzemy się tutaj płonarem. O, elegancko. No i dużo nie wrzucę, wrzucę tutaj trzy granulki. Wybieram losowo. Jedna. A może tylko jedną wrzucę? Albo wrzucimy dwie. O. Tu wrzucę jeszcze drugą. No i proszę Państwa, jak tu właśnie widać. Zapomniałem włączyć, przepraszam. Ok, już jest. Od razu widać, słuchajcie, jak zaczął się plonar ładnie rozpuszczać. I też widać tutaj tą brązową poświatę tutaj. To są właśnie uwalniane kwasy humusowe. Ok, dobra. Plonar nam się tutaj niech rozpuszcza. Natomiast przy okazji już jak bawimy się wodą, to sprawdzę od razu... O, czekajcie, jeszcze to białe tło tutaj miałem zrobić. O, w sumie jest ok. Bardzo ładnie to było. Przy okazji, tak jak mówiłem, sprawdzę od razu pH. Sprawdzę od razu pH. Talerzyk biały. Przepraszam, się przeziębiłem troszeczkę. Kwasomierz glebowy. Zwykły, prosty. Płyn Heliga. Proszę bardzo. I mamy tutaj tak. Jeśli kolor zmieni się na czerwony, no to mamy tutaj bardzo niskie pH. I oczywiście piątka, szóstka, siódemka. Jeśli pojawi się na talerzyku kolor niebieski, będzie to oznaczało, że to pH rzeczywiście jest wysokie, tak jak deklaruje nam producent. Jak to wygląda tutaj? Bardzo ładnie to się wszystko rozpuszcza. Słuchajcie, spróbuję jakoś może jeszcze powiększę. Chociaż nie widzę sensu powiększania. Bardzo ładnie się rozpuszcza i chciałbym, żeby te kwasy humusowe jeszcze uniosły się do góry. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ale... Spróbuję je lekko wzburzyć. O, czekajcie, jeszcze może troszeczkę. O, teraz ładnie widać, zobaczcie. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Pięknie. Widać tą łunę, jak się unosi do góry, prawda? No i tak, proszę Państwa, właśnie działa granula. Ona się pod wpływem wilgoci zaczyna rozpuszczać, tworzy to przyjazne środowisko dla mikroorganizmów, dla rośliny. Między innymi kwasy humusowe pomagają również we wchłanianiu składników odżywczych, między innymi też mikro i makroelementów, te, które są już w ziemi. Także plonar naprawdę robi robotę, możecie mi uwierzyć. Ok, dobra. Na talerzyk znowu troszeczkę wody i zobaczymy, jakie będzie tutaj pH. Wody to naprawdę potrzebujemy tutaj bardzo mało. Oj, leci. Ok. Dobra. Tyle wody nam wystarczy. Znowu wrzucę razem może ze trzy granulki.
Także chwileczkę musimy poczekać, niech on się troszeczkę rozpuści, ta granula. Tu jeszcze spróbuję raz zamieszać. O, ten efekt właśnie chciałem uzyskać. Właśnie to chciałem uzyskać. Dokładnie ten efekt. Zobaczcie, jak pięknie granula wypuściła kwasy humusowe. I w tej granulce, moi drodzy, mamy dodatkowo, ja tutaj jeszcze będę się posiłkował, oprócz kwasów humusowych mamy tutaj jeszcze między innymi 3,5% fosforu, 6,5% potasu, 9% wapnia, to zaraz zobaczymy, 0,2% magnezu, 0,4% siarki, co na przykład dla rzepaku jest, plonar jest idealnym nawozem. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, kolejne elementy, przepraszam, to między innymi miedź, cynk, mangan, bor, żelazo, molibden, no i oczywiście te 9,6 pH. Moi kochani, no dobra, więc tak, tutaj wyłączam już kamerę i sprawdzimy, jak z tym pH. Dobra, włączam jeszcze raz. Tutaj mamy granulkę. Mamy płyn Peliga. Dobra, i teraz tak. Muszę się tutaj poposiłkować drugą ręką. Ok. Ostrość łapie. No i kilka kropel. No i chyba już wszystko samo mówi za siebie, proszę Państwa. Zobaczcie, co się stało. Jeszcze jedna kropelka, chociaż to już jest bez sensu, ale na drugą granulę puścimy. Ta-da! Zobaczcie, jakie jest wysokie pH tego nawozu. To jest naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o ten system nawożenia, tak? Proszę zobaczyć. Tak właśnie to wygląda. Moi drodzy, kochani, jeśli chodzi o plonar, to odstawiam na bok. Tu jeszcze spróbuję Wam też pokazać, bo dzieje się tu coś bardzo fajnego. O, te kwasy humusowe, one cały czas się unoszą ładnie tutaj właśnie. Wodzie. O, może niech tak się. O, proszę zobaczyć, jak ładnie się cały czas unoszą te kwasy humusowe. Moi drodzy, plonar. Także tak jak Państwu mówiłem, plonar jest naprawdę bardzo dobrym nawozem. To jest jeden, uważam, z lepszych nawozów w tej chwili na rynku. Dlatego, że, oprócz tego, że mamy tutaj kwasy humusowe, co ostatnimi czasy jest dość popularne i wiele, wiele firm zaczyna dosyć agresywnie wchodzić z kwasami humusowymi, ponieważ jest na to rzeczywiście duży popyt i ten popyt, że tak powiem, z roku na rok wzrasta. Ten popyt na kwasy humusowe wzrasta. Moi drodzy, tutaj akurat jest fajna historia, dlatego że oprócz kwasów humusowych, które plonar ma, to mamy jeszcze właśnie dodatkowo
piękny skład, jeżeli chodzi o tutaj o resztę makro i mikro składników. To są naprawdę szalenie ważne rzeczy, dlatego że czy to będzie uprawa rzepaku, pszenicy czy innych zbóż, na przykład w tym okresie, teraz, kiedy mamy akurat okres ten wiosenny, jesteśmy chwilę po zimie, dobrze jest nawet pogłównie przelecieć plonarem, dlatego że dostarczamy tutaj roślinom bardzo dużo właśnie między innymi składników odżywczych. Także moi drodzy, polecam plonar, polecam zainteresować się właśnie tym nawozem. Poszukajcie go w sieci, poszukajcie go u swojego najbliższego dystrybutora, dlatego że warto naprawdę skusić się na ten nawóz, dlatego ja go nazywam nawozem wieloskładnikowym, dlatego że tu mamy już praktycznie wszystko to, co nam jest potrzebne. I proszę mi uwierzyć, tu nie będzie potrzebne żaden mocznik, żadna azofoska, żadne inne nawozy. Plonar zastąpi je całkowicie i w zupełności. Uwierzcie mi, wiem co mówię, jest to sprawdzone, sprawdzali też inni to na polu, przychodząc do mnie powiedzmy na targi i mówili, że faktycznie jest tak jak powiedziałem. Moi drodzy, dzisiaj króciutko na temat plonaru. Zachęcam, naprawdę zachęcam, bo naprawdę warto zainteresować się, powtarzam raz jeszcze, plonarem. Jeśli chcecie mieć porządne plony, stosujcie plonar i tyle. Kochani, dzięki śliczne, zostawcie łapkę w górę, zostawcie coś po sobie. Jeśli macie pytania, piszcie pod spodem, staram się zawsze odpisywać w miarę możliwości i w miarę czasu zawsze staram się odpisać na Wasze komentarze. Także moi drodzy, tyle w temacie, jeżeli chodzi o plonar. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć!